Zadanie 17. Nie istnieje kąt ostry alfa, taki że. No i mamy podane tutaj sinusy i kosinusy jednego kąta, tego samego, więc te kąty muszą spełniać zasadę jedynki trygonometrycznej. Mam nadzieję, że kojarzysz jedynkę trygonometryczną, bo to jest jedna z takich podstawowych rzeczy w trygonometrii. Chodzi tutaj o to, że jeżeli podniesiesz do potęgi sinusa jakiegoś kąta i dodasz kosinusa również podniesionego do kwadratu tego samego kąta, to wyjdzie ci 1. I z tej jedynki trygonometrycznej tutaj można skorzystać po prostu patrząc, czy podniesione do kwadratu obie te wartości i zsumowane ze sobą sinus i kosinus dają nam 1. No to po kolei, podpunkt A zobaczmy, będzie tak, 1/3 do drugiej plus 2/3 do drugiej ma dawać 1. No i sprawdźmy, czy tak jest. 1/3 do drugiej to 1/9. No i tutaj 2/3 do drugiej, to pamiętaj, że i górę i dół się podnosi, tak? Czyli 2 razy 2, 4, 3 razy 3, 9. Mamy 5/9. Ta odpowiedź odpada, ponieważ nie zsumowało nam się to do jedynki. Odpowiedź C może zobaczmy. No tutaj mniejsze liczby są, to tak sobie wzięłam najpierw to. 3/5 do drugiej, dodać 4/5 do drugiej. No i patrzymy, czy to nam się zsumuje do jedynki. 9/25, dodać 16/25. 9 plus 16. Mamy 25/25, tak, zsumowało nam się to do jedynki. Ach, słuchajcie, bo ja tutaj zaznaczyłam, że odpowiedź A odpada, a tutaj przecież mamy, zobaczcie, nawet podkreślone, nie istnieje kąt ostry, taki, że coś tam się stało, tak? No to taki jak C nam wyszedł, czyli istnieje taki kąt, to jest prawdziwe, tak? To jest prawda. Prawda, a to nie, nieprawda. Czyli odpowiedzią dobrą do tego zadania będzie odpowiedź A, bo nie wyszła ta jedynka, czyli nie istnieje taki kąt, którego sinus jest równy 1/3, a kosinus 2/3, bo to się nam po prostu do jedynki nie zsumowało, więc taki kąt nie istnieje. Odpowiedź A jest poprawna.